Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie. Valentine's Day. Today. Today evening, dzisiaj wieczorem. Przeprowadzimy test razem z naszym kotem, chociaż on wygląda jakby już testował. Przeprowadzimy test fajnej whisky, miejmy nadzieję. Bo sami będziemy próbować. A będzie to, moi drodzy, w muzyce występował Joe Cocker, a my przetestujemy dla Was Joe Poker. Sami nie wiemy, co nas czeka. Poczekaliśmy, żeby sprawdzić to razem z Wami. Otóż, prawda, kocura weźmy na podłoże płaskie i sami zanurzmy się w nektarze. Proszę bardzo, kolorek. Całkiem. Zobaczymy, jak będzie ze smakiem. Proszę, Kasiu. Teraz pozwolę sobie też tego nektaru. Dosyć jasny kolor. Zażyć. Jasny kolor. Za chwilę zobaczymy, jaki będzie mieć smak. Moi drodzy, jako że niektórzy wolą pić whisky z kolą, a niektórzy bez, my będziemy próbować bez. Jeśli będzie dobra, to Wam to przekażemy. No to słuchajcie, moi drodzy, zdrowie w ten Valentine's Day. Niech Wam się wszystkim darzy. Bardzo dobra. Taka delikatna w smaku. I taka słodkawa. Szczerze mówiąc, właśnie bardzo delikatna jak na whisky, którą się pije oczywiście bez coli, bo nie zawsze się tak pije. Delikatna w smaku i taka, no, rozgrzewa jak każda whisky, ale jest bardzo taka, powiedziałbym, że można się nią smakować. Także jeśli Wy macie jakieś doświadczenia, napiszcie nam w komentarzu, czy podzielacie nasz smak. Dla nas jest to, wydaje mi się, Kasiu, dobra whisky. Bardzo dobra i powiem, że wcześniej jak piłam whisky, to czułam taki gorzki posmak po chwili po wypiciu, a tutaj nie ma tego efektu, więc naprawdę bardzo polecam. My Wam życzymy jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji święta świętego Walentego i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Na razie, pa.